Profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, pierwsza rzecznik praw obywatelskich. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani zdaniem, czy minister Bodnar przywróci nam państwo prawa? O, stara się i zaczyna. Postępuje krok po kroku, robi różne działania, moim zdaniem w dobrym kierunku, ale też tym działaniom towarzyszą czasami jakieś no, niedokładności, trudności. Pan pyta o to, czy przywróci, bardzo kategorycznie. Ja nie wiem, czy przywróci, bo to zależy od bardzo wielu czynników. Jego coś jeszcze wydarzy. Natomiast widzę pewien postęp. Ten ta wajcha na torach, którymi jedziemy do przodu, no została przedstawiona we właściwym kierunku. Tak mogę to określić. A czy zdaniem pani profesor, przywracanie tej praworządności w Polsce odbywa się w ogóle w sposób praworządny? Tak. Co do samej zasady, natomiast niektóre y, towarzyszą y, niektórym działaniom: y, nie, niedokładności, brak wykorzystania wszystkich możliwości, zła czasami polityka informacyjna, no i przede wszystkim, proszę pana, towarzyszy temu, co było zresztą do, spo, do y, przewidzenia, bardzo silny y, też y, taki nurt. Krytyczny, ale wynikający z tego, że ta kwestia jest również przedmiotem dyskursu ściśle politycznego, no, w którym się zdarzają niedokładności, przekłamania i tak dalej. Weźmy taki prosty przykład. Ta niedawna uchwała Sejmu, która dotyczy przywracania praworządności, przynajmniej w zamierzeniu tak ma być, ona z jednej strony jest krytykowana przez to, cóż taka uchwała, kiedy Sejm niczego nie może, niczego sam nie sprawia czyli krótko mówiąc, zabrak sprawczości a jednocześnie z tych samych kręgów, tylko może w innym momencie, płynie krytyka. Ale też ta uchwała jest uzurpacyjna, bo zastępuje ustawę uchwałą, która jest, która jest aktem do tego nieprzewidzianym. No więc proszę bardzo, dwa sprzeczne zarzuty w dyskursie politycznym krytyczne tyle tylko, że one mają charakter, o chara charakter no, taki no. Wymagałoby to, to, to wyjaśnienia, bo nie można jednocześnie krytykować za to, że czymś coś jest i czymś coś nie jest. To szanowna pani profesor, mamy właśnie ku temu okazję, więc najlepiej wyjaśnijmy, bo w tej uchwale jest taki zapis. Julia Przyłębska nie ma uprawnień do kierowania Trybunałem Konstytucyjnym, a trzech tak zwanych sędziów, dublerów nie jest sędziami Trybunału Konstytucyjnego. To jest jakby wyimek. Natomiast pana, chciałbym zapytać. Pani profesor, pozwoli pani, ja tylko postawię pytanie. Czy uchwałą można to zrobić, czy uchwała Nie. wywołuje skutki prawne? Proszę pana, uchwała wywołuje skutki prawne, tylko skutki prawne inne niż ustawa. A ten fragment, który pan przeczytał, pan czyta ten fragment, zresztą jak większość komentatorów prasowych i politycznych, tak jakby to była ustawa. To jest uchwała sejmowa, to jest pewien. Program, ale program, który zawiera coś bardzo ważnego, mianowicie podsumowanie dotychczasowego orzecznictwa wiążących nas z racji umów międzynarodowych, które żeśmy zawarli, konstatacji orzeczeń w tym wypadku Trybunału Praw Człowieka w, w Strasburgu. Otóż, Uchwała oczywiście wywołuje skutki prawne, tylko nie wywołuje skutku prawnego takiego jak ustawa. Ten fragment, o którym Pan mówił, jest potwierdzeniem ze strony bardzo wysokiego organu państwowego, to znaczy Sejmu, woli wykonania wyroków. I postępowania zgodnie ze standardami, które zostały za, y, sformułowane w tych wyrokach. W tym wypadku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a konkretnie wyroków w Seroflor który odnosił się do problemu nieprawidłowej obsady częściowo Trybunału Konstytucyjnego i drugi taki wyrok z grudnia ubiegłego roku, też odnoszący się do wadliwości obsady Trybunału Konstytucyjnego. I to jest Sejm w uchwale, to potwierdza. I teraz proszę pana, pan pytał o skutki prawne. Już odpowiadam. Skutkiem prawnym uchwały, która się w wnórtno uznający to, że nas wiążą wyroki sądów, o których wspomniałam, jest to, że jest teraz kierowany apel do wszystkich organów. W państwie, w naszym państwie, do sądów, do prokuratorów, do ba, lekarzy, którzy zajmują jakieś stanowiska decyzyjne w, w systemie y, administracyjnym, bo są tego rodzaju stanowiska również przewidziane dla lekarzy, na przykład zajmujących stanowiska dyrektorów w szpitali, aby w swojej działalności w zakresie swoich kompetencji, podejmując decyzje, kierowali się właśnie tym swoistym Efe Util, czyli Celem, który został nakreślony we wspomnianych wyrokach yy, yy, ETPC yy, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym wypadku i które zostały wymienione w uchwale Sejmowej. Czyli krótko mówiąc, jeżeli Pan pyta o skutki prawne uchwały sejmowej, tej, o której która jest przedmiotem naszej naszej rozmowy, to one są takie wezwanie przez Sejm organów które mają jakiekolwiek decyzyjne czy kompetencyjne uprawnienia do zachowania zgodnego właśnie z tymi wyrokami. To jest, to jest inwit, to jest rodzaj, no bo ja wiem, demokratyzacji wykonania wyroków y, sądów w Strasburgu i zresztą w Luksemburgu też. Wezwanie, ale nie nakaz. Y, nie, nie wezwanie, ale nie co? Nie nakaz. Oczywiście, że nie, dlatego że nakazu, e, nakaz nie wynika z uchwały. Nakaz wykonywania swoich kompetencji wynika z polskiego systemu prawa, z, zresztą z, no, o charakterze piramidalnym, zbudowanym no, z konstytucją na, na samym szczycie. Oczywiście. Ale proszę zwrócić uwagę na przykład, co to znaczy dla policji? Wysłuchanie takiego rodzaju uchwały, jeżeli oczywiście oni traktują na poważnie to, co się do nich w tym wypadku mówi. No na przykład zachowanie w czasie demonstracji, bicie pałkami teleskopowymi miało miejsce. Nie należy tego robić, dlatego że to jest niezgodne ze standardami międzynarodowymi. Proszę bardzo, to właśnie wynika z uchwały. To wynika z uchwały, mówi pani wezwanie, nie nakaz, tylko ja mam wrażenie, proszę wybaczyć moją naiwność, ale że nakazu trzeba słuchać, a wezwania niekoniecznie. Proszę pana, mamy przykład, zacząłem nie tylko ostatnich lat, ale kilku stuleci, że jakby to powiedzieć, to co wynika z naprawdę obowiązującego prawa, z najszczerzej przyjętych zobowiązań międzynarodowych, w Polsce bywa, że nie jest niewykonywane. I jest tak, było. Proszę bardzo, niewykonywane. No, chociażby taki trywialny przykład, jakiś, czytaliśmy na ten temat, wszczynanie na przykład w, dla swoich nieprzyjaciół bardzo skrupulatnych, wczesnych i szybko postępujących postępowań w, przez, w prokuraturze i magazynowanie gdzieś pieczołowicie po jakichś magazynach czy garażach akt w sprawach, które m, dotyczą powiedzmy naszych przyjaciół politycznych. Przecież to jest klasyka tego, o czym Pan mówi. To znaczy, jest prawo, jest nakaz, jednakowego traktowania jednakowych ne, przywinień wobec prawa, no i, re, i decyzja na szczeblu jakimś niższym, która y, idzie w kierunku takim, że swoim y, wszystko y, nieprzyjaciołom rygorystycznie traktowane prawo. Proszę bardzo. Nic nowego. To w takim razie chciałbym poprosić panią o ocenę tak zwanego pakietu Adama Bodnara, bo w tym pakiecie jest też projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Za chwilę o jej nosach, ale najpierw założenia, gdybyśmy mogli je omówić, jednym z założeń tego projektu jest takie stwierdzenie, że na sędziego będą mogły kandydować tylko osoby, które co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami. Czy senatorami? I poprosiłbym panią o ocenę tego pomysłu. I zaraz na to odpowiem, tylko jeżeli pan pozwoli, jeżeli pan chce, żeby charakteryzować ów pakiet, to proszę wymienić jeszcze jedną ustawę, trzecią, która się w nim znajduje. To znaczy, bardzo, bo to ona jest bardzo ważna, mało się o niej mówi, a ona jest moim zdaniem najważniejsza. To znaczy ustawa o zmianie konstytucji. Ale wracam do pana. Bo to jest trzecia integralna część pakietu. Ale wracam od razu do pana pytania, mianowicie dlaczego taki przepis? Ano właśnie dlatego, że to jest nauka, która płynie z dotychczasowego smutnego doświadczenia że do Trybunału Konstytucyjnego bardzo szybko i często, zresztą nie tylko w ostatnich siedmiu latach, bo wcześniej było podobnie, trafiali ludzie bezpośrednio z polityki. Chodzi o to, żeby nieco utrudnić czynnym politykom zaangażowanym, no właśnie w sympatyzowanie swoim y, przyjaciołom politycznym, y, y, jakby to powiedzieć zmianę kapelusza z jednego na drugi, że się natychmiast z dnia na dzień przekształ. Zabawcają zaangażowanych w polityków, niezaangażowanych sędziów. I to jest właśnie ten przepis, o, których pan, o którym Pan wspomniał. Tam jest jeszcze w tych projekcie y, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jeszcze kilka rozwiązań, może takich trochę trywialnych, może drobnych, ale które mają zabezpieczyć w pewnym sensie, bo na 100% to się nigdy nie da zrobić. Y, y, Ewentualnie przyszły Trybunał Konstytucyjny, jeżeli w ogóle ta ustawa zostanie kiedyś uchwalona, przed dewiacjami, których byliśmy świadkami w ostatnich latach. To chciałbym zapytać o jeszcze jedno założenie, które jest powszechnie krytykowane i chciałbym po prostu poznać zdanie Pani Profesor. Wybór schodkowy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pięciu sędziów wybieranych na trzy lata, pięciu na sześć lat, pięciu na pełną dziewięcioletnią kadencję. Jakie jest Pani Profesor zdanie na ten temat? Już mówię, proszę pana, omawianie w tej chwili tych szczegółowych rozwiązań moim zdaniem kieruje naszą uwagę trochę odciąga od tego pakietu. Dlatego, że pakiet jest przygotowany na to, żeby pokazać generalne założenia reformy, którą przygotował obecny minister sprawiedliwości. Natomiast Sama realizacja legislacyjna tego pakietu, czyli dwie ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego plus zmiana Konstytucji, to jest zdarzenie przyszłe i trochę niepewne. Z uwagi zresztą, po pierwsze, na zapowiedź pana prezydenta, który jest niechętny, znaczy jest chętny do wysyłania uchwalonych obecnie ustaw, to zapowiedział, do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, więc na pewno to by też jest. Spotkało z tego rodzaju zachowaniem. Więc to jest pewna propozycja, która jest pokazana. Poza tym, jak każda propozycja legislacyjna to jest, może być przedmiotem jeszcze negocjacji politycznych i targów politycznych w, w parlamencie, kiedy już dojdzie do uchwalania tych ustaw. Więc to, że my będziemy w tej chwili, a pan mnie pyta o zdanie w konkretnej sprawie, no to ja mogę zaraz swoje zdanie powiedzieć, co uczynię. Tyle tylko, że to jest takie trochę gdybanie, no jeszcze trochę w przyszłości. Natomiast pan pyta o tę schodkowość ustawy. Tak jest. Proszę pana znów, to jest to, żeby pokazać, że to że działanie, które w tej chwili ma nastąpić, to znaczy w przyszłości zabezpieczenie się, gdy idzie o wybór sędziów w Trybunale, przed takim zmajoryzowaniem przez jedną, jeden kierunek polityczny, co jest tym bardziej ważne obecnie, bo jeżeli by była uchwalona jednocześnie ta trzecia ustawa o zmianie konstytucji, to nastąpiłoby, jakby powiedzieć, wymiana całego składu Trybunału, dlatego że w ustawie o zmianie konstytucji, która jest uchwalana w trybie znacznie surowszym niż normalna ustawa, jest przewidziane zakończenie kończenie pracy obecnego składu trybunału obecnej kadencji. To jest, to jest jako w trybie zmiany konstytucji, więc nie narusza zasady nieodwołalności sędziów przewidzianej konstytucyjnie. Ustawa jest, byłaby w tym wypadku zgodna z konstytucją. Ale tego rodzaju sytuacja. Jest, jak powiadam, tutaj przewidziana schodkowość, przewidziana w przyszłych, dla przyszłych wyborów sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Ale ja przypomnę, przy zmianie transformacyjnej na przełomie 20 i 21, wieku był obyczaj konstytucyjny, tylko z nim zerwano. O podobnym znaczeniu. Po pierwsze, pierwszy po zmianie tranzycyjnej Trybunał Konstytucyjny, też przewidywał taką schodkowość y, wymiany składu trybunału, w tym samym celu, żeby się zabezpieczyć przed dominacją jednej opcji politycznej, ale więcej obyczaj konstytucyjny nakazywał przy obsadzie kolejnych członków trybunału. Uwzględniać nie tylko zdanie większości konstytucyjnej, co obecnie jest, my tak przyjmujemy, że to jest normalne, że zwycięzca bierze wszystko, a jeszcze no, 30 lat temu to było tak, że jak się zwalniało miejsce w Trybunale Konstytucyjnym, to pytano, kto ostatni wybierał, jaka, jaka opcja polityczna wybierała sędziego. Ja na przykład w tym trybie byłam też wybierana, mnie, mnie proponowała ówczesna mniejszość konstytucyjna. W związku z tym, w związku z tym, proszę Pana, my w tej chwili wracamy do rozwiązań, które były i które żeśmy porzucili i o których żeśmy wręcz zapomnieli. Sam fakt, żeśmy je porzucili i zapomnieli, świadczy o tym, że to nie są rozwiązania, które są dane raz na zawsze. Bo jeżeli ktoś nie chce gwarancyjnych przepisów, to zawsze znajdzie sposób jakiś, żeby je obejść albo albo wydrążyć, albo ominąć. Tym niemniej nie zwalnia to obecnych legislatorów od starań, aby jednak te gwarancje wprowadzić. I taki właśnie charakter ma wspomniane przez Pana rozwiązanie schodkowej wymiany składu. Trybunału w proponowanej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Pani profesor, zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, po prostu jako obywatela. Zakładamy, że ten pakiet Adama Bodnara przechodzi przez parlament, a zwłaszcza ta ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, no i ona trafia, co była łaskawa pani wspomnieć, na biurko prezydenta. Prezydent może tę ustawę skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Stąd moje pytanie: czy w takim razie Trybunał Konstytucyjny może być tutaj trochę takim sędzią we własnej sprawie? Proszę pana, Trybunał Konstytucyjny nas przyzwyczaił ostatnimi czasy do tego, że bywa, że zasada bycia sędzią we własnej sprawie nie jest umiłowaną zasadą kształtującą praktykę Trybunału. Ja mam na myśli po prostu to, że w niektórych składach Trybunału, Ostatnimi czasy orzekali sędziowie, którzy byli zaangażowani w uchwalanie ustaw, które później sami kontrolowali. Tego rodzaju praktyki ja w, na, w takim nasileniu i w takim, jakby tu powiedzieć, takiej oficjalnej formie ja sobie nie przypominam u nas. No więc, jeżeli pan pyta w tej chwili, czy ten Trybunał Konstytucyjny byłby skłonny. Akurat kierować się zasadą, nie, że, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, to ja odpowiadam. Doświadczenie i obecna obserwacja praktyki uczy, że ta zasada nie całkiem bywa honorowana w bezwzględny sposób przez obecny skład Trybunału. Ale zresztą proszę zwrócić uwagę, jeżeli nawet trafi do Trybunału, jaka wtedy będzie, wtedy co się stanie? No, albo tra będzie zamrożone. Jeżeli to byłaby kontrola wstępna, albo jeżeli byłaby to kontrola następna, to w ogóle trudno sobie to wszystko dobrze poskładać, ale w sensie takim, że to byłoby jakiś realny bieg wydarzeń, jak, jaka słaba byłaby legitymizacja tego rodzaju ustawy? Także ja myślę, że my musimy raczej widzę w tych us projektach tych ustaw, widzę pewną propozycję legislacyjną, widzę wyrażenie przez Sejm i projektantów tego pakietu woli, patrzcie, do tego dążymy. Chcemy to osiągnąć. Zobaczcie teraz, kto jest hamulcowym. Zobaczcie, czy rzeczywiście nasze wysiłki są aprobowane. No i. Spróbujmy wobec tego, skoro tę wajchę, gdy idzie o bieg torów, przestawiliśmy, spróbujmy mieć nadzieję, że te tory poprowadzą nas we właściwym kierunku. Ja muszę zapytać wprost, czy spodziewa się Pani, że te wysiłki, o których Pani mówi, mogą być zamrożone aż do wyborów prezydenckich? Tak, to jest realne. Bo w tej chwili Pan my rozmawiamy w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, nawet nasza rozmowa. Nasze pytania dotyczą z jednej strony Pan pytał o bardzo konkretne rozwiązania prawne, ale z drugiej strony, ja odpowiadając, wyraźnie pokazuję kontekst, w jakim te prawne. Konstrukcje, projekty i istnieją, to jest istny przekładaniec dyskursu politycznego i dyskursu ściśle prawnego. Jeżeli Pan teraz zadaje pytanie o to, czy to może być zagrożone, czy krótko mówiąc, te demonstracje prawne zostaną tylko właśnie demonstracjami prawnymi, tak odpowiadam. To jest wysoce prawdopodobne. Tę niezwykle skomplikowaną sprawę wyjaśniała nam pani profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, pierwsza rzecznik praw obywatelskich. Bardzo dziękuję pani profesor za poświęcony czas. Dziękuję panu, dziękuję państwu.